Ważne miejsce w naszym muzeum zajmują motyle. Ojciec nas kochał motyle, my też pokochaliśmy. Ojciec szukał motyli na całym świecie. Fascynowały go na przykład te motyle morfod. One fantastycznie błyszczą się. Ojciec pisał, że błyszczą jak nieziemskie istoty, jak gwiazdy z baśni, jak żywe meteory. Ojciec opowiadał, że gdy wraca zmęczony gdzieś tam w puszczy, tam duszno, gorąco i widok takiego motyla morfod to zawsze jakoś go orzeźwiał, dodawał energii, wyraźniej mu się szło. Mamy wiele ciekawych motyli. Tu jest na przykład bardzo ciekawy motyl Caligo, to jest właściwie szczyt mimikry, czyli naśladownictwa. Proszę zobaczyć, to jest jakby głowa sowy, prawda? To jest motyl, wieczorem najczęściej pokazuje się, no i tym groźnym wyglądem rzeczywiście może odstraszać. Tu jest z kolei jeden z największych motyli świata, Tysania Agrypina. Kiedyś byłem też w puszczy i nagle coś wyfrunęło mi spod nóg. Myślałem, że to spory ptak, a to był właśnie ten motyl. To jest właściwie ćma, prawda? Do 40 nawet 2 cm rozpiętości skrzydeł. Albo proszę, Argema mitrei, motyl kometa z Madagaskaru, zupełnie też niezwykły. Albo motyl śmierci, taki ponury. No, malgasze, panicznie się go bali, no ale u nas żadnej krzywdy nikomu nie czyni. Oni tak się bali, że rzeczywiście, gdy go spotykali, ze strachu prawdopodobnie zaczynali chorować i tak dalej. Spośród tych wszystkich motyli mam swojego faworyta. To jest motyl królewski. Motyl królewski, monarch, prawda? Dlaczego mój faworyt? Bo to jest zupełnie niezwykły motyl. Jeden z największych, można powiedzieć, podróżników. Wśród motyli największy podróżnik świata. Na wiosnę leci ze swojego domu z Meksyku, z centralnego Meksyku do Ameryki Północnej, w rejon Wielkich Jezior, nawet do Kanady. No i tam się dalej rozwija, a jesień wraca do centralnego Meksyku i proszę sobie wyobrazić, to jest 5000 nawet kilometrów drogi. Taki maleńki motyl, on leci całymi chmarami, kolor jego jest niezwykły, taki pomarańczowy, to niebo jakby pomarańczowe. Amerykanie pokochali tego motyla, ale nagle okazała się bieda, ten motyl ginie. Okazało się, że herbicydy używane w rolnictwie niszczą trojeść, czyli roślinę, na której żerują gąsienicy tego motyla. No, Amerykanie zaczęli nawet hodować w swoich ogrodach, żeby ratować. Nawet Michelle Obama w ogrodach Białego Domu zaczęła hodować. No ale motyl i tak okazuje się ginie. No i co? Okazuje się, że właśnie w Meksyku ma taki ulubiony swój las, do którego wraca w centrum Meksyku i niestety ten las jest jodłowy, w ostatnich latach mocno rąbany, coraz mniejszą powierzchnię zajmuje. No, miejmy nadzieję, że bezmyślni ludzie nie zniszczą tego motyla. Jeszcze chciałbym powiedzieć, niestety motyle na całym świecie są zagrożone.